Trasa Świętego Michała Archanioła. Wzgórza Łódzkie wychodzi z parafii Świętego Michała Archanioła na Łodzi, na Bołutach, na ulicy Rysowniczej. Następnie idzie do Lasu Łagiewnickiego, przychodzi przez Las Łagiewnicki, koło klasztoru w Łagiewnikach. Potem dalej przez Las Łagiewnicki. Dobra nowiny, stare, stary Mielnik, kalonka i wraca. Do łodzi. Trasa bardzo miła, w większości po ścieżkach leśnych, polnych dróżkach. Czasami oczywiście przez teren miasta, ale w większości przez drogi, które mają chodniki, więc są bezpieczne. Droga tylko 40-kilometrowa w stosunku do innych dłuższych tras, no ale. Bardzo górskie jak na łódzkie warunki, dlatego że aż 440 metrów przewyższenia. Specjalnych trudności nie ma, za wyjątkiem pierwszego odcinka, kiedy idziemy przez las, który no, może ofitować w pewne niespodzianki. Dziki, które można spotkać, czy możliwość zagubienia się, jeżeli będziemy nieuważnie patrzyli na, na drogę. Ale na tym polega atrakcyjność tej trasy, że. Jak idziemy ekstremalnie, to ekstremalnie też musimy pod jakimś sensie na to patrzeć, na to co robimy.